Dzień dobry, Knowski, serdecznie w kolejności zagramy w Unepic. Na początku użyjemy miksturki i idziemy, żeby zająć się tym Koldaksem. Czymś tam. O mój Boże! Dobra, już wiem, na co wydam. Zwój ognistej aury tworzy wokół ciebie ognistą aurę, która parzy, bo znajdujesz się w przeciwniku, zwiększa zadawane obrażenia. Ostrza, zwój iluminacji, zapala wszystkie pochodnie, wróżby, ochrony przed atakami fizycznymi, zwój powrotu. To mi się bardzo przyda. Okej, w takim razie od razu użyj mi tego. Użyjemy zwoju na łuk. O ja pierdziele. No to będzie zabawne. Sorry, aktualnie jestem skupiony. Bo nie dość, że łuki nie dodają to wcale im tak dużo obrażeń, to potrafi to zirytować, ten stworek. Świetnie, kolejny zabity. Na razie jak tak to będzie wyglądać, to ja się piszę. Nawet dwie strzały wpakowałem mu. Nie, jeszcze jedna i pewnie padnie. I mi się aura skończyła. Strasznie krótka. Świetnie. Jestem rozwalony. No, teraz już nie będzie tak źle. Gorzej z drugą stroną, ale tam sobie jakoś poradzimy. O, rany boskie, zabij go wreszcie. Dobra. Podpalone oczywiście. Dobra, użyję sobie miksturki. I co? Nie, ja to zrobię tak. Złapać. O, właśnie, dziękuję. Wow, ale traf go chociaż. Kurwa. Co? Boże, nie teraz. Ulecz się. O, dziękuję, jeszcze serduszko. Co? Walić tego kolesia. Pytanie, czy on tam powinien być? Bo na razie nie mogę sięgnąć. Ulecz się. Ale nie stój w miejscu, palancie. Oh, nienawidzę tych kulek. Gdzie ten Koldaks w ogóle jest? Mieradający Koldaks. Pewnie będę musiał je zabić wszystkie. No pięknie. Jeszcze te węże, tu nie było. Dobra, wiecie co, zrobimy tak. Wrócę do... Oszczędzę wam oglądania tej parodii. Wrócę do was jak zabiję, hej. Okej, dobra, bliska. Zostało mu już może z jedno życie. Znaczy jedno, tak, wytrzyma jeszcze z jedno uderzenie od strzały. Albo i dwa. O! Dziękuję. Dobra, z potworem nieprzyjemna rzecz. Nie znoszę tych przeciwników. Esencje czerwone, weźmiemy więcej tych czerwonych esencji, złoto. No i sprawdźmy, czego Koldaksa możemy zabrać, czy coś tam. O, pięknie, o to chodziło. Ale najpierw, właśnie. Najwięksi przyjaciele bohaterów, czyli serduszka. No. Och. Jednego nie dam rady. Oczywiście. Zmieniamy teraz na dół i broń Boże, więcej ich proszę. O! O, myki! O, fucking shit, co to jest? Dobra, tego się nie spodziewałem akurat. O Jezu. Dobra.
Pięknie. Bardzo mi się podoba ten przeciwnik. Więcej tych miksturek. Dobrze, że ja wziąłem wszystkie praktycznie. Najbardziej przeszkadza mi to, że mnie podpalają. O, masakra. O, to jest miłe, fajnie. Jak mogę pokonać teraz? Okej, dobra. Wiecie co, może da się go jednak zabić teraz, szybko. Zanim się odwróci. Okej, punktuj, punktuj. Doskonale. No. I co tu teraz zrobić? Zabierzmy go. Umierający Koldax. I świetnie. Wreszcie uratuję tego żywiołaka, ale powiem szczerze, że proste to nie było. Zużyłem wszystkie miksturki, jakie miałem. Ooo, serduszko moje! Złożyłem wszystkie miksturki, jakie tylko miałem. Ale przynajmniej quest wykonany. Proszę, znalazłem go w gotującym się kotle. Próbowali go ugotować. To musiało być dla niego straszne. Nie. Nie jest czasem za mały, jak na żywiołaka. Wyobrażałem sobie przynajmniej 5-metrowe stworzenie. Był o wiele większy, ale stracił zbyt dużo esencji w kotle. Zobaczymy, czy uda mi się go uratować. Horda, coś tam. To działa. Wygląda na to, że odzyskał trochę siły, ale niestety nigdy nie będzie już tak potężny jak przedtem. Mógłbym cię prosić o ostatnią przysługę? Tak, o co chodzi? Zabierz go ze sobą. Teraz jest za słaby, żeby móc samemu bezpiecznie się poruszać po zamku. Z tobą ma jakieś szanse na przeżycie. Jest bardzo efektywny w walce z siłami wiecznego ognia. Ataki lodowe są szczególnie efektywne przeciwko ognistym stworzeniom i vice versa. Lodowy atak ugasi płonące stworzenie i ognisty atak roztopi zmarzlinę spowalniającą. Czyli co, dostałem drugiego stworka? Tak. Dostałem po prostu drugiego potworka. Tutaj sobie tego wykończymy. No ale co jest? No the fuck! Oddawaj go! A to cwaniak jeden. Dobra, mamy Jabalona i mamy Koldaxa. Dwa bezużyteczne rzeczy. Pierścień rzeźnika. Czy jeden pierścień mi się gdzieś zgubił? Czym się tylko wydaje? Dobra, mniejsza z tym. Dokąd ja się teraz powinienem udać? To jest pytanie. Nie byliśmy jeszcze tam w jednej takiej lokacji, więc tak. Mapa. Tu jeszcze nie byłem. Aktualnie pójdziemy na górę i w tamtą stronę, choć też nie jestem przekonany, czy tam się da przejść. Tak, ja zastanawiam się cały czas właśnie. O! Dokładnie wyczajony. Coś takiego całkiem źle wyszło. Sprawdźmy, tu jest jakaś ściana? Nie. Nie ma żadnej ściany, ale pójdziemy sobie tam. Zabijemy tego smoka. Oczywiście tego niech się odwróci. Ewentualnie możemy go ubić z łuku. Strzał mam bardzo dużo. Pięknie. I teraz pytanie, gdzie powinniśmy iść? Nie bardzo wiem. Sprawdzimy, czy tu jest jakaś może ściana. Nie. Tutaj też nie. I tutaj również nie. Oko węża oczywiście bierzemy. Pozbędę się wszystkich tych stworzonek tutaj. Jeszcze ten szmaragd wezmę sobie. Dobra. Pijawki paszą. Nie chcę was. Gdzie ja się powinienem teraz udać? Może tu na dół jakoś? Chyba, że... Tak, na... O właśnie, tu powinniśmy na dół zejść. Oj, będzie źle. Zabijemy go od razu szybko. Tam są jakieś drzwi. Czy ja w nie wchodziłem? Kurde, chyba w nie wchodzi... Albo i nie wchodziłem. Dobra, paszał won. Zabijemy to szybko. Serduszko, żeby mi nie zabrało. O, świetnie.
dodatkowa esencja. Piawki. Co to jest? Różdżka lodowych pocisków. Dwa wymagane w różdżkach. No, średnio mi się teraz to opłaca. Wejdziemy na górę i... Gdzie ja jestem? Po drugiej stronie? Ok. Tutaj też byłem. Jak tam dojść? Dobre pytanie. Chyba, że powinniśmy wejść na górę. Wiecie co? Tepniemy się do... miejsca, gdzie zaczynaliśmy. Zostało zapisane. I pójdziemy sobie... Już wam mówię... Powinniśmy się przejść teraz w lewo i do góry. Chciałbym znaleźć kolesia, który jest odpowiedzialny za quest. O Boże. Aha, chyba że jeszcze nie przyszedłem z tamtej strony. Dobra, myślałem, że nie zdążę. No, chyba tam nie byliśmy. To jest tylko chyba jedyne miejsce, w którym jeszcze tu nie byłem. Dobra. To jest otwarte? Otwarte. Tak jest. Tutaj nie byłem na pewno. Nie wiem, co to jest. Żeby wejść do bossa. Hej, to wygląda jak średniowieczna wersja Gwiazd Gwiezdnych Wrót. Ciekawe, gdzie prowadzi. Prowadzi do wspaniałego miejsca. Ktokolwiek tam wejdzie, zostanie królem i spełnią się każde jego marzenie. Będziesz jadł najwykwitniejsze potrawy i piękne, a piękne kobiety będą spełniały wszystkie twoje zachcianki. Tak, jasne. Chcesz po prostu, żebym tam wszedł i zginął. Jakąś straszliwą śmiercią. Widzę, że dalej masz mnie za idiotę. Ależ nie, po prostu odpowiadam na twoje pytanie. Na pewno tam wejdę. Chociaż z drugiej strony, wiesz, że ja wiem, że chcesz, abym zginął. W związku z tym masz świadomość, że nigdy cię nie zaufam, jak będziesz mnie kusił, bo to może być pułapka. Jeśli więc nie chciałbyś, abym gdzieś wszedł, wystarczyłoby mi tylko poradzić, żebym tam wszedł. Wiesz co? Miło, że mnie poinformowałeś o tym, co jest w środku. Pójdę przez ten portal, bo ci ufam. Nie! Dlaczego nie? Przecież mówili, że po drugiej stronie czeka mnie korona i spełnienie marzeń. Nie idź przez ten portal, tam czeka niebezpieczeństwo. Tak? Przecież chcesz mojej śmierci. Co ty znowu kręcisz, Zera? Co tam jest takiego, że nie chcesz, abym tam wszedł? Ten portal prowadzi w głąb góry, do miejsca, gdzie jest Drakonius, drugi ze strażników. Tym lepiej dla ciebie, co nie? Jeśli Drakonius mnie nie zabije, to korzystanie z tego zamku wypełni twój korytarze tego zamku wypełni twój śmiech. Po prostu boisz się, że mogę go zabić, tak jak zrobiłem to z czerwiem z Arrakis. Znowu się mylisz. Jeśli zginiesz tutaj w zamku, to będę wolny, lecz jeśli padniesz gdzieś po drugiej stronie, to nigdy nie będę mógł wrócić. Aha, to takie buty. Boisz się wiecznego zamknięcia w jaskiniach. Ok, to masz dobry powód. Aby mi pomóc, zacznij gadać, albo zaraz przejdę przez ten portal. Stój, szaleńcze! Portal działa tylko w jedną stronę. Jak przez niego przejdziesz, nie będziesz mógł już wrócić. Zanim wejdziesz, zaopatrz się w zwoje teleportacji albo jakiś artefakt o podobnym działaniu. Ok. Co jeszcze? Wewnątrz góry to gorące miejsce, pełne gorącej lawy. Drakonius, kurwa, ta nazwa mi coś na smoka kojarzy. I inne stworzenia są odporne na ogień, ale ich słabym punktem jest zimno. Lepiej więc sprawdza się tam magia mrozu. Ponadto upewnij się, że masz przy sobie odpowiedni zapas eliksirów leczących. Nie wahaj się ich użyć, bądź zawsze w pełni zdrowia. Wow, jakiś ty pomocny, kiedy tego chcesz. Twój pan pewnie jest bardzo dumny z ciebie. Dzięki za radę i nie martw się, ja też nie chcę umierać. Oczywiście, posłucham go i wejdę tam bez żadnego dodatkowego zaopatrzenia, bo mogę! Yeah, zmieniła się lokacja trochę. Zabijmy te rzeczy. Idziemy aktualnie do bossa Drakoniusa. Drakoniusa, Drako coś tam. Oj, ludziska. I cóż. Na pewno go zabiłem za pierwszym razem. Porażka nie wchodzi w grę. Co to jest? What the fuck is... O mój Boże! O mój Boże! Dobra. To mi się nie podoba akurat. Szybko w takim razie na drugą stronę, zanim
To coś wybuchnie. O Boże, dobra, to będzie gorzej. Czy ja mogę go ubić tam z daleka? O, jak miło, dziękuję. Tylko trochę to potrwa. Pozbędziemy się go. Teraz się autentycznie zastanawiam, czy przypadkiem nie dodać tych dwóch punktów do tych różdżek, żeby tylko mieć po prostu możliwość jako takiej walki z... Nie chciałbym też spaść do lawy, bardzo bym prosił. Okej, okay, poczekamy, aż to coś przyjdzie do nas samo. No, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Okej, okay, no, spadaj do mnie. O, i to nie będzie fajne. Tak jest. Uff. Na górę. O, jak miło. Jeszcze gdzieś cię stąd ubiję. Szkoda, że uderzenia nie przerywają zaklęć. Jak na razie mam tylko magię ognia. Niestety ona się tutaj raczej nie sprawdzi. No, bij go, bij. To może w tym odcinku jeszcze dojdziemy do Draconiusa. I poczekamy oczywiście, jak ten żywiołak do mnie podejdzie. Bo nie chcę go... No, chodź, 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 chodź. Ja cię tutaj sprowadzę, a później cię zabiję. Pięknie o to chodziło. Znowu łuk. I zabijemy teraz tego. Też na odległość, żeby nam nie przeszkadzał. Łucznik to jak dobra profesja w tej grze. Mimo, że może nie zadajesz żywiołakom jakoś wielkich obrażeń, ale jest na pewno opłacalne. Jeszcze raz. Jeszcze. Pięknie. I coś mi wyrzuciłeś, przyjacielu. Ok. Mały rubin. I serduszko, cudownie. Boże, jeszcze więcej. Ok. W ten sposób też się mogę ubić. Mi się bardzo podoba. Dobra, przedzieranie się przez ten korytarz będzie trochę nudne, ale już nie będę tego wycinał. Pięknie. O, jak miło. Łucznik jest po prostu kozacki. Jeszcze dwóch naraz będę ściągał teraz. Okej, gdzie uciekasz? Właśnie, chodź tu. No, aby w ciebie ubiję. Później tamtego. Ten z góry mnie nie widzi. No bez problemu ubiję wszystkich. Jeszcze jeden? No, zabij go wreszcie. Masakra, mam nadzieję, że mi wystarczy strzała ewentualną. Świetnie, chodź do mnie teraz, przyjacielu. O mój! Kurwa mać. Nie wiedziałem, że on odpycha. Oh. Dobra, trochę to potrwa. Przynajmniej zwróciło mi strzały, tak średnio. Wiecie co, to trochę potrwa, ja będę jak na drugiej stronie wznowię nagrywanie, bo to jest bez sensu nagrywanie tego aktualnie. Zaraz będę z powrotem. Okej, wybiłem ich wszystkich i zaraz musimy wejść tutaj na górę, żeby naokoło przejść. Mamy też jedno serduszko, przynajmniej zwróci nam troszkę zdrowia. Byłem tak głupi, że poszedłem tutaj nie zabierając żadnych mikstur. To mam nadzieję, że... O Jezus Maria, tu nie widzę, gdzie są kładki. O Jezu, to będzie... Dobra. Tutaj, moi drodzy, wykorzystam sobie, już widzę, że to będzie za chwilę wredna rzecz, wróżby, nope, z wochłem przed atakami fizycznymi, nope, zwój powrót, przenosi się do, wykonujesz zadanie, kurwa, nie mam tego zwoju. O moje Boże, dobra, no wiedziałem. Okej, okay. Po prostu się nie zatrzymuj, Ragnar. No. Oh my god. Dobra, to już widzę, że tu będzie walka z bossem, bo widzę to
kółko! Ja pierdolę, jaki stresa miałem teraz! I cóż, szykujcie się na pierwszego zgona. Czekaj! Co to jest? Pozwól, że dam ci pewną radę, zanim przywołasz Draconiusa. Aleś ty się pomocny zrobił, co chcesz mi powiedzieć? Jego uderzenia będą cię odrzucać. Musisz uważać, żeby nie stać za blisko krawędzi, inaczej wpadniesz do lawy. O! Cudownie. Chowaj się przed ogniem i nie wahaj się użyć eliksirów leczących, aby leczyć poparzenia. Ponadto atakuj z dystansu, używając łuki albo magii mrozu. Ale twoim priorytetem jest utrzymanie się przy życiu w razie zagrożenia. Teleportuj się do zamku. No nieźle, a dzięki za rady. Przydadzą się w razie czego teleportuje się z powrotem. A teraz naprzód. Łuk, mówisz, mam 88 strzał. Nie wiem, czy to starczy. Cóż, przywołajmy go. I lecimy od razu stąd. Gdzieś nie wiem. Najwyżej się tylko da. Oh my god. O mój Boże! Okej. Okay. Trzeba wyczaić go. Tak. I. Okej, okay, tu jestem chroniony nawet. Nie, to nie będzie takie trudne chyba. Świetnie, nie trafił mnie. Gdzie on jest teraz? Gdzie on jest? O mój Boże! O mój Boże! Jakie wredne bydle! Okej, tego się nie spodziewałem. Bum. Szał ode mnie, wredna gadzino. Nie trafisz. Co jeszcze właśnie? Pierdziele, no prosty to on nie jest. Ale życie mu w miarę szybko schodzi. Więc to będzie zabawne, jak go teraz pokonam. Maksymalnie skupiony, więc momentem ludzie z komentarzem. Okej, znowu. O! Ale okej, nie jest on trudny. To widzę już, że nie jest on trudny. Sorry, zera. Drugie podejście do niego. I czemu ja tu jestem? A, dobra. O Jezu, nie róbcie mi tego. Jezus Maria. Dobra, jak ten żywiołak na górze się odwróci. Czemu akurat tu musiało mnie? Tak, cudownie. No dobrze, przynajmniej cieszę się, że tu się nie zrespili. Ale smok jest prosty, już widzę, że będzie. To nie będzie trudna walka. Tylko teraz tylko dostać się do niego. O właśnie. Tu będą te cholerstwa. Jak ja tego nienawidzę. Dobra, wrócę do was, jak będę przy smoku. No okej, ludziska, jesteśmy przy smoku. A więc tak, od razu sobie złączę, przełączę się na łuk. I... Okej, ludzie, jesteśmy przy smoku ponownie. Oh my fucking god. Wiem, już mówiłeś to. On jest prosty, jak przelatuje, trzeba po prostu zejść na dół. Stop, od razu sobie wejdę na górę. To jest najlepsze w takim razie miejsce do walki z nim. Jesteśmy chronieni od góry. Świetna muza jest w tej grze. Tutaj nie da się teraz trafić przez tą badziewię. Jak on strzela tymi kulami, to praktycznie nie masz szans nas trafić. Okej, to jest najgroźniejsze, ale nie da rady. Świetnie. Więcej strzał w takim razie. Całe szczęście, że jestem chroniony przez to... przez tą płatkę. Bez tego byłoby źle. Dobra, teraz zejdziemy na dół. I zobaczymy, czy mój za... Oj! Jakie wredne bydle jednak! Czyli co, on lata tam, gdzie ja jestem? Coś w tym rodzaju? I tak cię zabiję! Okay. Wydaje mi się, że chyba zmienił
Troszkę torlo... Dobra, i teraz do góry czy na dół? Do góry czy na dół? Do góry czy na dół? Tak, on lata tam, gdzie ja jestem. Kurwa mać. Wcale taki prosty nie będzie. Okej, okay, kolejne podejście, jednak mam mało zdrowia. Jeżeli teraz mi się nie uda, to wrócę się jednak do zamku po jakieś tam leczące mi mikstury, bo mnie strasznie dużo zdrowia zabierają. Te dwaj stacjonarni strażnicy, którzy są tam w okolicy. Oj. No kurwa, zaznaczyłem sobie dopiero, no. Świetnie. Muszę się po prostu trochę skupić na walce. Więc komentarz będzie taki bardziej uboższy. Nie mogę pozwolić, żeby mnie teraz trafił. Zwłaszcza, że mogę mu zadać obrażenia tylko! Dobra. Bez sensu z lekka. Ciekawe, czy on mnie rani tylko głowę, tylko w głową, czy też skrzydłami może też mnie zahaczyć. Jeżeli tak, będzie troszkę bardziej skomplikowane to. Dobra, wrócę do was za chwilę. Okej, okay, jestem, ale niestety znowu mnie poszatkowało to gówno. Tak, 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 wiem, zero. Dobra, teraz mi się... To ostatnie podejście w tym odcinku, bo nie mam dzisiaj po prostu dużo czasu do nagrywania. A jak nie, to po prostu sobie zrobię zapasy w następnym, na następny odcinek, znaczy się. I troszkę mnie tu też zabija, wiecie, sterowanie, bo nie mam jakiejś doskonałej klawiatury. O. Okay. Ciekawe, czy mi ta 80 strzał powinno wystarczyć do zabicia go. Strasznie nie lubię tych kulek, bo one odpychają. O, krytek wreszcie polazł. O, piękno, to papa. Dobra, rodziska, tutaj wam podziękuję za uwagę i będę w następnym odcinku już przy tym smoku z jakimś tam zapasem innych rzeczy, bo mam za mało zdrowia, żeby się z nim uporać, a niestety ja nie jestem zbyt zdolny na klawiaturze. No, do zobaczenia, hejka.